Witam serdecznie. Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzień. Jest z nami pan redaktor Kacper Kita, portal Nowy Ład. Witam serdecznie, redaktorze. Witam serdecznie. Panie redaktorze, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Schinas, mówi tak. W obliczu katastrofy demograficznej musimy prowadzić polityki prorodzinne. Konieczne jest też zorganizowanie mobilności imigracyjnej do Europy. To jest stanowisko Komisji. Krótko mówiąc, ta mobilność imigracyjna oznacza sprowadzanie tutaj ogromnych ilości migrantów. Czy ja dobrze rozumiem to stanowisko? Tak, myślę, że to stanowisko jest konsekwencją postawy, jest spójne z postawą ogromnej części europejskich elit liberalno-lewicowych, które od kilkudziesięciu lat prowadzą dość konsekwentną politykę. Dość dobrze to podsumował Fabrice Leggeri, francuski urzędnik, który był przez 7 lat szefem Frontexu w latach 2015-2022, który powiedział, że dla Komisji Europejskiej imigracja nie jest problemem, ten masowy napływ ludzi nie jest problemem, jest projektem, tak? Sprowadzanie imigrantów do Europy, spoza Europy i z kierunków całkowicie obcych kulturowo-cywilizacyjnie nie jest problemem, który trzeba jakoś rozwiązać, nie jest czymś, co należałoby zatrzymać, tylko jest projektem, projektem polegającym na tym, żeby jak najwięcej tych imigrantów sprowadzać, po to, żeby oni później mogli uderzać w tradycyjne tożsamości narodowe w Europie, po to, żeby również, kiedy będą otrzymywali obywatelstwo, głosowali tak, jak to się zazwyczaj dzieje, właśnie na partie liberalno-lewicowe, nie ze względu na kwestie programowe, tylko po prostu ze względu na swoją przynależność. Czyli żeby sprowadzać ludzi, następnie ich nie asymilować, co przy tak wielkiej liczbie jest bardzo trudne, żeby tak wielką liczbę ludzi naraz zasymilować, praktycznie niemożliwe, a po drugie, żeby następnie przyznawać im prawa polityczne i w ten sposób, żeby ułatwiać pozostawanie u władzy sił, które taką politykę imigracyjną prowadzą. No właśnie, redaktorze, tylko tutaj beneficjentami tej już bardzo długoletniej polityki były, krótko mówiąc, przemysł na przykład we Francji, który miał tanich pracowników, ale rachunki za to płaciło całe społeczeństwo. Wydawało by się mogło, że no, taka polityka jest już dawno zbankrutowana. No wie pan, to czy przemysł francuski na tym zyskiwał, to na ten temat toczą się również w samej Francji od lat bardzo duże spory, ponieważ to zależy jacy. A przynajmniej taki był pomysł, może tak. Oczywiście, taki był pomysł, wie pan. Byli imigranci, którzy pracowali i którzy się realnie też integrowali, a czasem nawet asymilowali, a byli imigranci, którzy po prostu, koszt ich pobytu był negatywny, zwłaszcza, że jak już się raz kogoś sprowadzi, to trzeba pamiętać, że on się robi dość często bardziej rozszczelniowy i później oczekuje, zwłaszcza jeżeli zyskuje prawa polityczne. Oczekuje zasiłków, oczekuje wsparcia socjalnego również dla siebie. Często też jest tak, że kolejne pokolenia robią się bardziej roszczeniowe, bo też mają większe ambicje niż ludzie, którzy przyjechali do Europy z Bangladeszu czy z Algierii. No, ludzie, którzy się już urodzili w Europie, jest oczywiste, że będą mieli większe oczekiwania materialne, polityczne niż ludzie, którzy są po prostu sprowadzeni, którzy na własnej skórze doświadczają dużego skoku materialnego, kulturowego. Czy to jest zbankrutowane? No na pewno robi się powoli zbankrutowane. Jak patrzymy na retorykę pani von der Leyen, to jest widoczne, że ona sama już dużo częściej mówi o tym, że trzeba właśnie bezpieczeństwo, że trzeba chronić granice Europy. Jeszcze kilka lat temu zdecydowanie mocniej mówiła o tym, że imigranci to będzie różnorodność, która nas ubogaci i tak dalej. I tak naprawdę jak popatrzymy sobie na retorykę, to teraz wszyscy są za bezpieczeństwem. W Polsce też wszyscy mają praktycznie bezpieczeństwo na plakatach, wszyscy są za ochroną granic. W Europie też, jak popatrzymy na politykę francuską czy niemiecką, to też nagle politycy liberalno-lewicowi czy centrowi zaczynają dużo chętniej mówić o bezpieczeństwie, o ochronie granic, ale czasem niektórzy, tak jak wspomniany przez pana polityk, powiedzą otwarcie, że tak naprawdę nie interesują ich realne zmiany, tylko zmiany często kosmetyczne. Jakkolwiek presja społeczna częściowo odnosi pewien skutek i częściowo sam fakt, że ta retoryka się zmienia, oczywiście to świadczy o tym, że po prostu skala imigracji do Europy jest już tak duża, że po prostu społeczeństwa są tak bardzo chcą, żeby to
tę politykę zacząć zmieniać, że politycy muszą swoją retorykę dostosować, z tym, że jest jasne, że ci sami ludzie, którzy wcześniej realizowali dokładnie przeciwną politykę, no w ogromnej mierze stosują tylko retorykę wyborczą, tak? Na przestrzeni lat mieliśmy wielokrotnie sytuację, w której politycy francuscy czy brytyjscy w kampanii wyborczej mówili o tym, że trzeba właśnie bezpieczeństwo, ochrona granic i tak dalej, a później w praktyce realizowali politykę dokładnie przeciwną, tak? Jacques Chirac w kampanii mówił o tym, że imigranci brzydko pachną i ten zapach przeszkadza francuskim robotnikom, a później u władzy sam sprowadzał jeszcze więcej imigrantów niż lewica. Więc tutaj też trzeba uważać na takich, powiedziałbym, farbowanych patriotów i różnych farbowanych obrońców granic, których na pewno się teraz bardzo dużo w Europie pojawiło. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Telewizji Republika. Kacper Kita, portal Nowy Ład. A my przenosimy się... Do usłyszenia. Serdecznie dziękuję. My przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Michał Jelonek, który dzisiaj zapytał marszałka Sejmu, Szymona Hołownię, czy przypadkiem nie powinni, ta koalicja 13 grudnia nie powinna przeprosić żołnierzy Wojska Polskiego, strażników granicznych, pewnie też i policjantów. Jak to się odbyło? Michał, oddaję ci głos. Dzień dobry, tak, rzeczywiście dzisiaj takie pytanie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni skierowałem, pytałem wcześniej również o to premiera Donalda Tuska, kiedy szef rządu pojawił się na konferencji prasowej w Dubiczach Cerkiewnych kilka dni temu. Wówczas premier od tego pytania uciekł, na to pytanie nie odpowiedział, a te pytania są zasadne wobec dzisiejszej zmiany narracji koalicji 13 grudnia wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Pamiętamy szereg wypowiedzi czy polityków, czy celebrytów związanych z konkretnym obozem politycznym, szkalujących polski mundur, uderzających w polskiego żołnierza czy polskich strażników granicznych. Taka spirala nienawiści, kampania nienawiści wobec tych, którzy od 2021 roku, kiedy zaogniła się sytuacja, kiedy Polska stała się elementem wojny hybrydowej z Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki, to właśnie te służby broniły polskich granic. I dziś zapytałem wobec tego marszałka Sejmu Szymona Hołownię, czy jego polityczny obóz koalicji 13 grudnia przeprosi strażników granicznych i żołnierzy Wojska Polskiego o to, co odpowiedział mi pan marszałek. Panie marszałku, jeszcze pytanie o kwestie związane z bezpieczeństwem, z tym, co dzieje się na granicy. Czy wasza koalicja przeprosi Straż Graniczną i Wojsko Polskie? Za co? Za tę kampanię, która wówczas była kampanią podsycającą nienawiść, oskarżenia wobec strażników granicznych, wobec Wojska Polskiego, żołnierzy. Teza, którą pan wygłasza, jest tezą działacza politycznego, nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Proszę wskazać, w jakim miejscu ktokolwiek, choćby z mojej partii, albo ja osobiście obrażał żołnierzy albo strażników granicznych. Przeciwnie, cały czas powtarzaliśmy, że mundurowi należy się szacunek, że należy wspierać tych, którzy polskiego bezpieczeństwa bronią, więc wybaczy pan, ale na tak postawione. Donald Tusk mówił o tym, że panie marszałku, Róża Thun mówiła o tym, że mur to jest brak szacunku dla ludzkiego życia, bo pan pytał o wypowiedzi polityków pana ugrupowania. No właśnie, marszałek Sejmu Szymon Hołownia pyta, za co miałby przepraszać żołnierzy Wojska Polskiego i strażników granicznych. Ze mną jest Marcin Warchoł, były minister sprawiedliwości, poseł Suwerennej Polski. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, mieliśmy. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądała ta kampania skierowana wobec strażników granicznych, wobec żołnierzy Wojska Polskiego, uderzenie w polski mundur. Dzisiaj marszałek Sejmu Szymon Hołownia pyta, za co miałby przepraszać. Nie odpowiada też na pytanie dotyczące Róży Thun, która mówiła, że ten mur, który powstał, który zbudowała Zjednoczona Prawica na granicy z Białorusią, to jest uderzenie, to jest brak szacunku do ludzkiego życia. Ja może przypomnę panu marszałkowi Hołowni, za co miałby przepraszać, za słowa Janiny Ochojskiej zarzucające Straży Granicznej masowe groby dla imigrantów. Podłe, haniebne, kłamliwe oszczerstwa, które były przez całą kampanię powtarzane przez polityków i celebrytów związanych z Platformą Obywatelską, z koalicją 13 grudnia tak naprawdę. Więc marszałek Hołownia, jako że jest w tej koalicji, powinien przeprosić. Przeprosić Straż Graniczną, żołnierzy i zwykłych wreszcie Polaków, mieszkańców terenów przygranicznych i wszystkich nas, wszystkich państwa powinien przeprosić za to, że pozwolili na tego typu oszczerstwa kalumnie.
kalumnie, podłe, nieprawdziwe słowa. Władysław Frasyniuk, polityk przecież z ich obozu, oskarżył Straż Graniczną o wiele złych rzeczy, nazywając strażników granicznych, nazywając żołnierzy broniących granicy, broniących wszystkich państwa śmieciami i watahą psów. Władysław Frasyniuk, Janina Ochojska, masowe groby, wreszcie Kurdej Szatan nazwała Straż Graniczną mordercami. Ale co jest jeszcze istotne w tej sprawie? To, że zostały one umorzone. Warunkowo umorzone postępowanie w sprawie słów Władysława Frasyniuka i umorzone postępowanie w sprawie słów Kurdej Szatan. Sądy nie dopatrzyły się tutaj w tym wypadku przestępstwa. Jest to absolutnie skandaliczne, że zgodnie z doktryną Neumana, jeżeli jesteś związany z Platformą, to nic ci nie grozi. Wtedy ci zacznie coś grozić, jak wyjdziesz z Platformy. Więc widzimy, że dla swoich absolutnie pełna bezkarność czyli w uśmiechniętej Polsce można być szubrawcem, który bezkarnie obraża żołnierzy, pograniczników i nic nie grozi, ale jeżeli ktoś powie kilka słów prawdy, no to wtedy już musi się liczyć z konsekwencjami. Tak jak choćby w ostatnim czasie słyszymy to różnego rodzaju akty oskarżenia wobec za tak zwaną mowę nienawiści chociażby. Dlatego jest to absolutnie skandaliczne, że marszałek Hołownia nie widzi powodów do przepraszania. Jest za co przepraszać, za słowa Władysława Frasyniuka, Janiny Ochojskiej, Kurdej Szatan. Trzeba Polaków i Straż Graniczną żołnierzy przeprosić. Dzisiaj słyszymy z ust koalicji 13 grudnia polityków obozu władzy, że ta władza będzie wzmacniała zaporę na granicy z Białorusią, że dotrzyma wszelkich starań, by pomóc polskiemu żołnierzowi. No to czym to wszystko wobec tego, panie ministrze, tłumaczyć? No jeżeli rzeczywiście Donald Tusk teraz zmienił tę narrację, to dlaczego nie przeprasza polskich żołnierzy? Zmienił ją na użytek wyborów i mówi o bagnach, które mają chronić przed rosyjskim lotnictwem. Także to jest... Każde działania oczywiście wzmacniające granice są słuszne. Niemniej jednak absolutnie nie wierzę w szczerość ich intencji. To są zagrywki robione na użytek kampanii wyborczej. 9 czerwca mamy wybory. Przypomnijmy, że to oni namawiali do bojkotu referendum. Gdyby Polacy nie byli tak przez nich wprowadzani w błąd, manipulowani, zwodzeni, na pewno poszliby w większe liczby do referendum i dzisiaj nie byłoby problemu z paktem migracyjnym. Tymczasem doszło do sytuacji absolutnie skandalicznej, niebywałej w Europie, kiedy to bezpieczeństwo nas wszystkich, bezpieczeństwo Polaków zostało wystawione na ogromne ryzyko, na naruszenie przez tych, którzy nawoływali właśnie do bojkotu tego referendum. Gdyby referendum było absolutnie ważne, w tym momencie nie byłoby żadnego problemu. To są słowa na użytek kampanii, absolutnie w żadne słowo Donalda Tuska nie wierzę. No właśnie to jeszcze w kwestii paktu migracyjnego, bo jesteśmy zagrożeni zalewem nielegalnych imigrantów, zarówno tych, których skumulował Łukaszenka na granicy z Białorusią, ale także tych, którzy mają być rozlokowani w ramach paktu migracyjnego. Francuscy politycy mówią wprost, że sukcesem paktu migracyjnego będzie przymuszenie krajów Europy Wschodniej do przyjęcia, do udziału, do partycypowania w tym mechanizmie solidarnościowym, relokacyjnym. Donald Tusk mówi, że absolutnie nikt nas nie zmusi do tego, żebyśmy przyjmowali i że tych nielegalnych imigrantów w Polsce nie będzie. No, ktoś tutaj, panie ministrze, z prawdą się mija. Zmija się z prawdą Donald Tusk, któremu kłamstwo zarzucił sam marszałek senior Marek Sawicki, mówiąc wprost, że Donald Tusk kłamie, mówiąc, że Polaków nie będzie dotyczył pakt migracyjny. Oczywiście, że będzie dotyczył. Nie poniesiemy żadnych z tego tytułu korzyści, nie odniesiemy żadnych korzyści z tytułu przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy i to też już jest wiadomo. Dlatego też to, co powiedział rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Tomczyk przed poprzednimi wyborami w 2015 roku, że jesteśmy gotowi na każdą liczbę migrantów. Niestety w tej chwili to wraca jak niemalże jak ponura historia i rzeczywiście można się spodziewać nieograniczonej liczby migrantów, a dodatkowo słyszymy w tej chwili informacje, że będą nas czekały różnego rodzaju liczby wyrównawcze wobec tego, co jest w innych krajach. To znaczy będziemy ponosić kary w postaci większej liczby migrantów, a nie
aniżeli Francja czy Niemcy, bo do tej pory ich nie przyjęliśmy. Więc, a dodatkowo słychać jeszcze o potrzebie zapewnienia tym migrantom takich warunków bytu, aby wyrównać te ich warunki za granicą, na przykład w Niemczech. No to rozumiem, że tu hotele trzeba będzie szykować niebawem. W Anglii w ostatnim czasie deportowano bardzo wielu migrantów właśnie z hoteli, bo już obywatele Wielkiej Brytanii, którzy na szczęście dla nich samych nie są w Unii Europejskiej, nie chcieli ponosić gigantycznych kosztów 6 bilionów funtów codziennie właśnie na utrzymanie migrantów. Imigranci w wielkiej liczbie opuścili w ostatnim czasie hotele w Wielkiej Brytanii. To samo będzie nas tutaj oczywiście czekać. Także jesteśmy objęci paktem migracyjnym i dlatego te wybory 9 czerwca będą tak istotne, żeby do nich pójść i żeby zagłosować przeciwko tej skandalicznej i szkodliwej dla Polski polityce Donalda Tuska. Pakt migracyjny jeszcze da się wrzucić do kosza pod warunkiem, że zmieni się układ sił w Europie, pod warunkiem, że Polska nie będzie wysyłać do Unii Europejskiej takich europarlamentarzystów jak Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz, którzy głosowali za paktem migracyjnym, czy Róża Thun, która tutaj twierdzi o tym, że będą nas oni ubogacać. Marcin Warchuł był razem z nami. Pięknie dziękuję, panie ministrze, za naszą rozmowę. A my już teraz oddajemy prosto z Sejmu państwu głos do studia, do Adriana Stankowskiego. Pięknie państwu dziękujemy za uwagę. Zanim państwa zaproszę na serwis informacyjny, to ja może panu marszałkowi Hołowni przypomnę. 31 sierpnia 2021 roku w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wyjątkowego w tych gminach przy samej granicy napisał tak. Państwo PiS zdecydowało dziś o odebraniu praw mniejszościom dwóch województw bez wyczerpania zwykłych środków. Panie marszałku, może za to pan powinien przeprosić, a teraz serwis informacyjny, który przygotował dla państwa Michał Trześniewski.